drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry The Sims 4. Jesteśmy znowu w mojej prywatnej rozgrywce. I dzisiaj zaczynamy sobie od wieczoru panieńskiego. Tak, zobaczymy jak będzie nam to wydarzenie działało. Ono jest z modów, także tak. Mamy tutaj normalne cele jak w każdym innym wydarzeniu, więc chyba jest nieźle. Nasza Ivy tutaj sobie stoi, panna młoda. Zabawne powitanie. Dobra. Wszyscy wchodzą. I co my tu mamy? Tak, mamy wypić. Mamy opiewać partnera. Ogłosić zaręczyny. W sumie chyba każdy już o tym wie. No ale skoro mamy. Specjalnie brałam bar karaoke, żebyśmy... Kto tak śpiewa, hej? O, idzie nasza przyjaciółka. Co ty takim szerokim krokiem idziesz? Może nią się zajmiemy. W ogóle, wiecie co? Stworzymy grupę. Będzie mi łatwiej się nimi poruszać. Tak, może kiedyś się to doczyta. Już nie pamiętam, kogo ja zapraszałam. Bo się okazało, że ona nie zna zbyt wielu kobiet. Zna i facetów, i kobiety, ale kobiety tylko były chyba dwie w sumie. Także wiecie. Dobra, weźmiemy sobie tylko tyle, ile możemy. No i co? Weźmy je w jedną grupę. Troszkę mi się tutaj przycina właśnie. Mówiłam, że parcele publiczne mi troszkę się przycinają, więc... Jeszcze jak w tle działa o Chrystusie. To zaczęła tam... Dobra. Czy one podeszły tu wszystkie? Chodź tutaj, Kyra. Tobie powiem... O, opiewaj partnera. Ogłoś zaręczyny. Chociaż to jest nasza najlepsza przyjaciółka, ona na pewno wszystko wie. No i? Halo? Coś się zwiesiły, albo ten mod nie działa. Jedno z dwóch opcji. No zobaczcie je. To spróbuj ogłosić zaręczyny. Ej no, halo, obudźcie się. Nareszcie coś się ruszyło. Coście się tak przycięły. O, ogłosiła zaręczyny, dobra. Masakra. Nie wiem, czy to wina moda, że tak to dziwnie działa. A tutaj w ogóle jest coś do grania? Oprócz tego karaoke, bo tak cicho. Możesz jej podziękować za przybycie. Zobaczcie, jak daje te interakcje, to on coś... Nie chcą zatrybić. Stoją się, gapią na siebie. No w takim tempie to... Halo. No tak, oczywiście, imprezy w Simsach. Nie wiem, czy to właśnie wina moda, czy po prostu gra mi się bakuje. Teraz trudno jest to stwierdzić, bo różnie to w Simsach bywa. Nie wiem, one nie chcą ze sobą gadać. Czemu w ogóle jesteś smutna na mojej imprezie? W ogóle to jest nastolatka, okej. Okay. Halo, ona jest naszym gościem, bo mi się tutaj powiadomienia o przeprowadzkach. Kto mi się tam przeprowadza? Jezus Maria. Dobra, dobra, zaliczyło nam. Gdzie ona w ogóle poszła tutaj? Czemu jesteś smutna? Zaproszę cię na moje wesele, chcesz? Gdzie jest ta opcja? Poproś o poradę małżeńską. No tak, poproś nastolatkę o poradę małżeńską, bo czemu nie? Spróbuj ją pocieszyć, no. A zaproś na wesele swoją przyjaciółkę.
Coś czuję, że nie zrobimy tego przyjęcia na maksa, bo w takim tempie to... Zrobimy, że tu nie gra żadna muzyczka. Dlaczego? Czekajmy chwilę. No nie widzę, żeby to coś było, więc wstawię. W sumie klub karaoke to się powinno śpiewać, nie? Ale wiecie. Wyjątkowa sytuacja. Wow, brak mi słów, zaczekaj, to znaczy, że mogę być twoją świadkową? Oczywiście, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Więc możesz być moją świadkową. Wstawmy może, nie wiem, to jest za duże. Wstawmy normalne takie sobie, o. Ale gdzie żeby to, nie wiem, niech tu stoi. Albo tu. Włącz pop. Niechaj se gra. Wysoka głośność, może być moją świadkową. Przyjazna. Trochę się tu głośno zrobiło, mam nadzieję, że mnie nie będzie zagłuszało. Muszę jej ogłaszałaś zaręczyny, to nie tylko miałaś opiewać partnera. Gdzie ty jesteś, Ivy, w ogóle? Boże, z drugiego końca stolika z nimi rozmawia. Jezus, jak ta simka wyje. Czy wy to słyszycie? Halo? Sto lat później zaprosię na wesele. Chodź tutaj, kolego, ty miałeś dla nas tańczyć w ogóle, koleś. Bo właśnie można zaprosić tancerza, no ale coś nie widzę, żeby on tańczył. Nie, żeby coś. Jeju, nie zaliczymy w ogóle tego zadania, tych zadań. Zaproś w końcu ją na to wesele. Oszaleję zaraz. Czemu ona nie chce nic robić? Nie to. Nie to, anuluj to. Tak? Będziesz moją druhną. Kim chcesz będziesz? I jeszcze ciebie zaprosimy. Wszystkie chciały być moją świadkową, ale nie ma tak dobrze. I weź opiewaj tego partnera w końcu. Jeszcze... O, ktoś tam już tańczy? Super. Dobra, uda się. W końcu się uda. Niestety, jak się skupiam na tych zadaniach, to... Weź skończ już. Sobie pośpiewamy teraz razem. Aha, nie. Ja chciałam razem z kimś. Nie mogę z kimś. Kiedyś się dało. O, śpiewanie w duecie. Pop. Śpiewamy pop z Kairą, z naszą najlepszą przyjaciółką. Zjeżdżaj stąd. Teraz ja tu wchodzę. Chodź, Kaira. Ivy trochę umie śpiewać, bo się uczyła pod prysznicem. Nie ma to jak się uczyć śpiewać pod prysznicem. Kaira nie umie śpiewać. Nope. Nie. Psujesz mi. Co ty robisz? Zadbaj o siebie. Jesteś bardzo nieszczęśliwy tam. Zamów drinka. Dla grupy. Napijmy się czegoś. Ale nie za drugiego. Sok z lodem. To im dałam, nie? W ogóle miałam wziąć wolne jej na sobotę, bo...
Ona do pracy. Czekajcie, stop, stop, stop. Zapomniałam wziąć wolnego. Weź dzień wolny. Byłam tak średnio ta impreza. Bo ona nie chciała wykonywać tych interakcji. Nie wiem, czy to wina moda, czy po prostu gry. I przez to nie mogłam się skupić na reszcie. Więc tak średnio pomagam. Chyba lepiej byłoby już zorganizować własną taką imprezę. No ale... Ona pewnie będzie musiała zaraz iść do pracy. Bo ona też pracuje w szpitalu. A ten miał dla nas tańczyć i co? Nie widziałam, żeby dla nas tańczył w ogóle. Nawet się nie przebrał w żaden taki strój. Chamstwo, po prostu chamstwo. W ogóle wiesz co? Zrobiłabyś sobie zdjęcie z przyjaciółką? Póki jeszcze tutaj jest. O. Zrób sobie zdjęcie szybko, bo zaraz pójdzie, no. Please. To się w ogóle niby już skończyło. Niby minuta została, tak? No i co? Halo, chciałam zdjęcie z sobą. Jezus Maria, Simsy. Widzicie, oni mi wszystko psują. Nie. Się tak nie bawię. Może ich tutaj za dużo jeszcze, bo co? Za świetna impreza. Twojej przyjaciele nigdy nie zapomną. W podziękowaniu podawali ci kilka weselnych drobiazgów. Sprawdź w wyposażeniu. No dobra, sprawdzę. Nie wiem, czy próbować robić wieczór kawalerski. Wow, 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 wow. Czy zrobicie sobie to zdjęcie razem? Dzisiaj? Czy tak będziecie na siebie patrzyły? Ta w ogóle jest chora? Serio? Serio? Jeszcze się rozchorowała. No nie zrobię sobie tego zdjęcia razem, po prostu... O Jezus Maria, rozwiąż grupę. Dodaj tylko ją do grupy. I podejdź tutaj razem. Nie podoba mi się ta impreza, nie. Nie wyszło, tak jak chciałam. Stój, Kaira, nie odchodź. Ona już biedna się rozchorowała, ale ma tutaj leki, to zaraz jej dam. Tej się chce siku. Przecież tutaj są toalety. Stój! Jeszcze! Zdjęcie! W ostatniej chwili ją złapałam. Już szła do domu. O! Wow, wow, wow! Trochę makijaż się rozpikselował, laska. Dobra, możesz iść do domu. Mam pamiątkę swoją, także tak. No to pa, idź sobie, ja też już chyba będę wracać, bo nic tu po nas. Weź lekarstwo, żebyś przestała marudzić. A wiecie co mi się... Nie no, są drzwi w tych toaletach, to o co im chodzi? No, wzięła lekarstwo, super. Skorzystaj i... No, daj sobie spokój. No dobra. To byłoby na tyle z tego wieczoru pańskiego. Nie wiem, mi się w ogóle nie podobał. Bo ona się w ogóle nie słuchała, nie robiła tych zadań, co ja chciałam. Dlatego to jest słabe. Ale może spróbuję zrobić Johnem taki wieczór. I zobaczę wtedy, czy jest jakaś różnica. Chociaż... Facet, co ty tam robisz, że jesteś samotny? Masakra. Dobra, wracam do domu, bo mój facet jest samotny. Muszę mieć za chwilę. Jesteśmy, moi drodzy, w domku. I postanowiłam zorganizować wieczór kawalerski. Wysłałam Ivy gdzieś tam na miasto z dziewczynami. I tutaj nasz John sobie zaprosił kumpli. Tylko... spróbuję jeszcze zaprosić ich, bo nie miałam ich dostępnych. Niestety. Nie wiem czemu. Dlatego spróbujemy ich zaprosić osobno.
sobie zrobimy taki domowy wieczór dla porównania, czy Jeff śpi. Wszyscy śpią pewnie. Co wy jesteście tacy dziwni? Wszyscy śpią, a idźcie. Psujecie mi wszystko. Trudno, będziemy się bawić sami. Badajmy na grupy. Wszyscy śpią, co za ludzie, dlatego nie mam... Tylko on przyszedł. Aha. No cóż, mam nadzieję, że i tak. Nie możecie wziąć razem? Nie za bardzo. No dobra. No cóż, no, będziemy się bawić we dwoje. Nie, no po prostu dlaczego mi to robicie? Nie mogę jakoś sprowadzić na siłę gości, że tak powiem. O, bezwisima, no proszę bardzo. Mówisz, masz, dawaj mi go tu. Nie obchodzi mnie, że śpisz. Się na coś przydał ten mod. To jest wszystko rodzina Ivy, jej bracia oraz ojciec, więc wiecie. Kogo ty tam jeszcze znałeś? Już nie pamiętam. Chciałabym zobaczyć. Nie ma, że śpicie. Ja tu robię imprezę i chcę mieć gości. Nie psujcie mi, chcę, żeby chociaż to wyszło. Czemu tort zrobiłaś wesenny w ogóle? Rzuć wezwanie Simowi do notario. To tu jest flirciarski. Przyjazne powitanie. Poczekaj, bo trzeba ich powitać. Nie, oni sami wchodzą, to o co chodzi. No to graj z... A może grać kilkoma? Możesz, Paolo. Nie, no bez niej, bo ona gotuje. Taki męski wieczór, wiecie. Piłkarzyki. Tutaj wstawiłam rzutki. I zobaczymy, że się będą bawić lepiej niż Ivy. Ej, no dlaczego ty już wróciłaś? O rany boski! Kobieto, w ogóle czemu jesteś niewidzialna? O Jezus Maria, i co? Zepsuje mi wszystko, zepsuje, no. Pokaż się. Udajemy, że jej tutaj nie ma. Ona sobie weźmie po cichutku prysznic. I się tutaj zaszyje u siebie. Nie wiem, co dobrze robić na tym kompie. A może dodać jakieś nowe badania? I społeczne, weź sobie z kimś rozmawiaj. O, tak zrobimy. Jej tutaj nie ma. Patrzcie, no psuje nam tutaj te... Była na karaoke z dziewczynami i wróciła, no. Bezczelna. Weź... Znowu masz jakąś zwiechę? Ogarnijcie. Proszę mi tu grać piłkarzyki. Nie mu się w ogóle chce sikło. Myślę, że ten wieczór będzie dużo lepszy niż... niż wieczór Ivy, bo... tam w ogóle nic nie szło tak jak chciałam. Trzeba uzupełnić tacę. Tam w ogóle siedzi, tutaj nic nie robi. Miałaś gotować, zrobiłaś jedno ciasto i zadowolona jesteś z życia. Pokaż, w ogóle jesteś głodny? Jesteś głodny. Gdzie to ciasto, kobieto? Że się tak z ciebie spytam. W lodówce? No, kurde, jak już robisz jedzenie, to nie chowaj go przed nami. Hello! Już nie gotuj, bo nie masz miejsca, o. Dobra, uzupełnij tacę. Uzupełnij tacę i... zawołaj na posiłek. Wiem, jak ci się siku, wiem. Zaraz cię wyślę do toalety. Ona już zwolniła łazienkę? Zwolniła. Dokąd ty powędrowałeś? Czemu usiadłeś przy stole? Idź zawołaj ich na posiłek, niech sobie zjedzą. Patrzcie, jak się dobrze robią. O, tutaj nasz teść przyszły. Sobie telewizję ogląda. Że też mu ta muzyka nie przeszkadza, ale okej. Weź sobie skorzystaj, żebyś tutaj... nie ten... A Jeff, co tam na górze robiłeś z moją narzeczoną? Znaczy, dobra, dobra, bo to jest jej brat, okej? To bez żadnych podejrzeń, spoko. Dobra, oni se tu jedzą. John idzie do toalety, no i zobaczcie, imprezka się kręci, tu się chłopy fajnie bawią. No, i czy to nie jest lepsze? Oczywiście, że jest lepsze niż jakieś tam karaoke. Nie ma tak męski wieczór. Tylko, że mu się chce już spać, ale to nic.
Nic nie szkodzi. I chodź tutaj sobie zjedz. Ale Don, jakie okulary! Porozmawiaj trochę z teściem, co? Jeszcze nawet go nie powitałeś. Ludzie, ogarnijcie. A ich powitałeś przynajmniej? Tak. Co on chce? Dobra. To może pogramy teraz w rzutki. Grajzy. Ty ma na chyba z jedną osobą tylko. Czy ona to ma? Można. Można z nimi wszystkimi grać. Oj. No dobra, sorry Hudson. W ogóle czemuś ty łysy jesteś? Jakiś rak czy coś? Chyba dwa razy. Coś nie mogą się tu chyba dostać. No trochę ciasno tutaj mamy w tym domu, nie powiem. No gracie wystarczy, nie gracie. Talerz na podłogę i zadowolony z życia. Chyba nie mogą się tu dostać, bo mają za mało miejsca. Ivy! No co za baba, no zobaczcie jak psuje mi tutaj imprezę. To jest dla facetów, kobieto, dla facetów. W ogóle czemu ty nie śpisz? Pokaż się. Ty masz wolną niedzielę, dobra, ale to nie upoważnia cię do psucia mi imprezy. Idź spać. Poszł won. Wszystko psuje, co za kobieta. Typowa kobieta, no. Chodźcie grać w piłkarzyki, bo przecież tam się nie mieścicie. Trudno, to będzie wasza jedyna atrakcja. No dobra, to będzie. Czekaj, może z nimi już chyba grałeś, to weź tylko rodzinę. O. Zacięć się więzy z teściem i szwagrami. A ja tutaj po cichutku posprzątam. Troszeczkę, wiecie. To zawsze troszkę simoleonów. Sprawdzałam, ile ten dom kosztuje, ten co chcę. Tam jest 139 tysięcy jakieś. No tyle, że jeszcze trzeba będzie go umeblować, czyli tak liczy jakieś 200 tysięcy. I nie wiem, czy jakiś kredyt wezmą na nową drogę życia, czy coś. Może trochę im pomogą rodzice Ivy. Wiecie, jedyna córka, to może jej coś pomogą. No. W każdym razie 200 tysięcy się przyda. Próbowałam ze studnią życzeń, ale ona za mało kasy daje, więc no niestety. No i patrzcie na tą babę w ogóle. Ona se tu. Co ty tworzysz, kobieto? Gdzie ty leziesz? Z tym żarciem w ogóle. Aha. Tak, bo jej pozajmowałam blaty i ona nie ma gdzie gotować. Pozostawia mi tutaj ten śmietnik. Czemu nie mogę tego schować? Nieważne. Wy tu gracie, czy co to? Jakieś posiedzenie? Nie wiem. Pożegnaj. On jeszcze nie idzie, przecież nie idzie. On jest taki padnięty, a na którą ma do pracy? Na 14. Wypadałoby kończyć tą zabawę. I chyba będziemy właśnie kończyć, żeby on jeszcze trochę się przespał. I ten cesiku, przecież tu jest kibel, halo. Co za ludzie, dobra, nieważne. Czemu im nie rosną relacje, jak tutaj grają? O, patrzcie, jakiś jogurcik, to sobie schowamy do lalki. Czemu nie mogę? Co za... Nie mogę schować tego, co przygotował inny sim? Przecież to jest niedorzeczne. Odłóż. Odłóż. Koniec zabawy, panowie. Koniec zabawy, bo ja muszę iść do pracy. Jeszcze dzisiaj. No i nie wiem, jak wy uważacie. Ja uważam, że ten wieczór kawalerski w domu był lepszy niż wieczór, który zorganizowała Ivy w barze. Także no. Oj, przepraszam, bo uderzałam w mikrofon. Dobra, stary, idź spać.
Właśnie. Bo idziesz do pracy dzisiaj, czy tego chcesz, czy nie. Nie ma wolnego, bo ten... awansu nie dostałeś. W ogóle Ivy już dostała awans. Jest na 9 poziomie swojej kariery. Także już niebawem będziemy mieli szczyt. Bardzo, bardzo fajnie. W związku z tym tutaj chyba się nie da wyrzucić. No trudno, będzie trzeba to posprzątać. Oni chyba nie zamierzają sobie iść, więc... cóż. Ale dobrze, moi drodzy. Ja będę się z wami żegnać, bo i tak ten odcinek wyszedł mega długi, bo zorganizowałam dwa przyjęcia, żeby wam pokazać. No jedno nie wyszło tak jak chciałam, drugie wyszło trochę lepiej. No ale wiecie, Simsy jak to Simsy, nigdy idealnie być nie może, także tak. No i co, myślę, że jeszcze wam nagram może ich ślub. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie. W każdym razie dziękuję wam za uwagę dzisiaj i do usłyszenia w innych odcinkach. Pa, pa! Take your time.